Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Nigrum i witamy się w kolejnym odcinku przygód Corvo Attano. Seria Zagrajmy w Dishonored. Dotarliśmy do biura nadrewidenta Campbella. I do biura, że też się tak można powiedzieć, do całego tego budynku, tak można powiedzieć, do jego siedziby dotarliśmy. Sala spotkań jest już bardzo niedaleko, ale dowiedzieliśmy się ostatnio, że istnieje pewna instrukcja piętnowania. Jest to coś, dzięki czemu możemy dowiedzieć się więcej na temat wygnania, tak, rewidenta, skazania go na wygnanie. I to może się nam przydać, może nam to posłużyć do tego, że oszczędzimy Campbella, czyli nie zabijemy go, tak, bo idziemy w niski chaos, idziemy w dobre zakończenie, więc zachowa on oczywiście życie, ale wyeliminujemy go jako cel, tak? Pozbędziemy się go stąd, że już nie będzie miał żadnej władzy, bo straci swój tytuł, tak? Już rewidenci nie będą za nim iść. I w ogóle jeszcze jest taka księga, którą nadrewident trzyma przy sobie, czarna księga. Prawdopodobnie trzyma przy sobie, tak wszystko na to wskazuje. I zobaczymy, czym ona jest. Musimy też znaleźć jeszcze Carnova. On, no, będzie w tej sali spotkań z Campbellem, ale pytanie, czy oni już tam będą, czy ich tam od razu spotkamy, czy Carnova spotkamy gdzieś po drodze idącego? Zobaczymy. W każdym razie, opcjonalne, no to oszczędzić kapitana Carnova i patrzcie na to, bez zabijania, piętno heretyka, to jest właśnie to. Poszukaj w archiwum informacji o piętnie heretyka, narzędziu ekskomuniki rewidentów i to się tyczy wszystkich rewidentów, nawet samego nadrewidenta, tak, wszystkich, więc to będzie super sprawa. Runy mamy jedną, dobra. No to zacznijmy zwiedzanie tego cudownego miejsca. Serduszko, co nam serduszko podpowiada? Serduszko podpowiada, że jest pod nami runa i na górze jest runa. Tutaj mamy sporo przeciwników, czyli jeden już leży. Tu jest jeden. Instrukcja, chciałabym właśnie najpierw do instrukcji się dostać. Spokojnie, ten został załatwiony. O nie. When I find you, it's gonna be bad. Tam jest. Mamy cię. Dobra, jest jeden rewident, który się zainteresował tym. Dobra, wy jesteście nieprzytomni. Wszystko jest dobrze, wszystko jest w porządku. Szczurku, pilnuj ich. Oni się chyba tu wszyscy mi porozdzielali, co? Tak, oni tu stali się rozdzielili. Co się stało? Skąd ta krew? Nie! Co jest? Nie, on jest nieprzytomny, prawda? Czekajcie. Nieprzytomny, a ty? Też nieprzytomny. To skąd ta krew? Jej tu nie było wcześniej. Dobra, się wystraszałam, że rzuciłam tym rewidentem tak, że uderzył się o to i ta krew się rozbryzła, ale jednak nie. Dobra. Musimy... Okej, oni tu wcześniej stali i się rozprawiali nad czymś. Tu mamy jakieś ogromne drzwi. Co to jest? To jest wyjście na zewnątrz. Okej, dobra. Jest alarm. Można by było też go unieszkodliwić. Ale mamy sporo przeciwników tam. Znaczy sporo, no czwórkę, tak? O, jest, jest. Tego szukaliśmy. Siedem zakonów.
O, pamiętam tą księgę, też ją można było znaleźć w drugiej części. Siedem zakazów, właśnie. I pamiętam, że w którymś momencie był tu kod do sejfu. Zobaczymy, jak tu będzie. Warto to zapamiętać, te siedem zakazów, znaczy zapamiętać, no, mieć to na uwadze po prostu, bo to są też cyfry, tak? Nie bez powodu są one ponumerowane też i może się trafić, że będzie jakiś safe, tak jak było to w przypadku drugiej części, że trzeba będzie wbić trzy konkretne zakazy: błądzące spojrzenie, kłamliwy język, próżnujące dłonie, niespokojne stopy, nienasycony apetyt, rozpustne ciało, zagubiony umysł. Wszystkich tych zachowań należy się wystrzegać, aby zachować swe serce wolnym od złowrogich wpływów. To są drogi wiodące do odmieńca, tak? No i tymi zakazami, tak, to są zakazy dla rewidentów, tymi rzeczami. No tak się kierują rewidenci, tak, żeby tego nie robić. Tego nie mogę podnieść. Mam cię. Dobra, to jest ten, który tutaj chodził, więc idealnie. O, tu wcześniej położyłam cywila, ale. Dobra, jesteś nieprzytomny. Tu wcześniej cywila położyłam, ale nie wiem, gdzie ten cywil się podział. Dobra, to jest wyjście na zewnątrz, wszystko jasne, wszystko. Obrazów jak dotąd nie ma. Do zebrania. Dobra, tu mamy wejście na górę, tam też mamy przejście na górę, sala spotkań. No ja będę się kierować na razie w stronę tych instrukcji, bo to jest dla mnie priorytet. O, mamy monety. Skarbonka rewidenta. Weź pieniądze. O, a weź! Kurde, rewidentów? Oczywiście! Rewidentów? No, spokoju. Możemy grabić. Chyba, że ktoś przepada za rewidentami. Ja nie przepadam, więc będę ich ograbiać. On mnie usłyszał. Pytanie, czy on się ruszy, czy nie teraz. Kurde, obracasz się, co? Mamy cię. Nigdzie ty nie idziesz. W ogóle to jest dalej misja pierwsza. To jest cały czas misja pierwsza w grze. Się zastanawiam, czy. Dobra, przejdźmy do tego pomieszczenia znanego. O, już ten zniknął. Pytanie, czy oni w ogóle wstają, czy. O co się rozchodzi? Czy oni wstają, czy oni się budzą, czy ich ciała znikają? Naprawdę nie mam pojęcia. To jest cały czas pierwsza misja. Zastanawiam się. O, tutaj na tylne podwórze możemy się dostać. Nie, zostańmy w biurze. Tylnym podwórzem może w sumie uciekniemy stąd, wiecie? Chyba też tylnym podwórzem mogliśmy się tutaj dostać. A tu? To idziemy na dół do jakiejś piwnicy? Dobra, zejdźmy tutaj na dół może najpierw, zanim pójdziemy na górę. Czemu nie? Możemy zejść na dół i na dole pozwiedzać. To mi wygląda oko Holgera. O, proszę, mamy ten tajemny pokój. A co? To jest do psiarni miejsce. O kurde. A do psiarni też mieliśmy pewne drzwi, tylko że z innego miejsca. Tutaj też możemy udać się do psiarni. Dobra, najpierw zobaczmy sobie to miejsce. To jest ten tajny pokój, który widzieliśmy zza kraty, jak się tutaj dostawaliśmy, tak jak byliśmy na placu Holgera. Widzieliśmy ten tajemny pokój i było tutaj dwóch rewidentów, którzy szukali tej czarnej księgi, ale mówili, że nadrewident mają przy sobie. Dobra, wyłączmy tę muzykę.
W ogóle, nie wiem, dokończyłam swoją myśl, czy nie, o misjach. Jestem ciekawa, ile tutaj będzie misji. O, mamy obraz, patrzcie na to, izometria nad rewidenta Tadeusa Campbella. Tak, Tadeusz Campbell, to... Dobra, zabierzmy, to jest... 300 monet, to jest obraz Sokołowa przecież. O, tu byliśmy, po drugiej stronie. Zastanawiam się, ile będzie misji, ponieważ to jest pierwsza misja. Oj, mamy runę. No właśnie, druga runa gdzieś nad nami. Dobra. Podnieśmy runę. 5 na 7, jeszcze jedna jest tutaj. To będzie szósta i jeszcze gdzieś musi być siódma. Jeszcze gdzieś musi być siódma. Witania z Białego Urwiska. Przeczytajcie sobie, jeśli chcecie. Cesarski talerz ozdobny. Sporo wart. Dobra, mamy tu jeszcze audiograf. Curse those fools at Coldridge for letting Corvo get away. Who knows what the man could do now? Hiram, or the Lord Regent, as he asks us to call him now, seems to have faith in all the Sokolov security devices he's put up all over the city, but I'm not so sure. At least the girl has been moved to a safe place. Visiting her twice a week has given me ample opportunity to inspect the facilities, as they say. So there's an upside. Boże, w ogóle zobaczcie, co tutaj jest. Masakra, damska bielizna. Materace, wszędzie jedzenie. Butelki. Puste. I jakiś liścik albo jakaś notatka. Moje dziewczęta, Campbell. Nie jestem pewna, jak działała moja poprzedniczka, ale od tej chwili, jeśli któraś z moich dziewcząt spróbujecie szantażować, odeślij ją do mnie, do Golden Card, zamiast kombinować z jakimiś własnymi planami. Musiałam wymienić 3 dziewczęta w ciągu tej samej liczby miesięcy, a możesz sobie wyobrazić, że biznes rozkoszy cielesnych nie kwitnie w tej ogarniętej zarazą dziurze, którą nazywasz miastem, Madame Prudence. No właśnie. No, wiadomo. Wiadomo, o co chodzi. Prostytutki, tak? No. Okej, dobra, tutaj to już jest wszystko. Jezu, ale syf, naprawdę. Dobra, to tyle. Powiem ci, Campbell, takie dziursko trochę, ozdobione czerwonymi, kurde, zasłonami. Taki secret passage na taką osobistość jak ty, Campbell. Już nie chcę tam wracać. Naprawdę. Dobra, ta psiarnia jeszcze. Znaczy tutaj trzeba będzie mieć na uwadze tą psiarnię. Na razie ja nie chcę udawać się do tej psiarni. Na razie nie. Później się do niej udamy. Na razie chciałabym się w tym odcinku skupić na odnalezieniu tej instrukcji do piętnowania. Patrzcie na to. Archiwum. Sala spotkań. Meeting chamber. I co tutaj jest? Interrogation room. Czyli pokój przesłuchań. Dobra. To wszystko będzie pewnie prowadzić do jednego, bo po drugiej stronie też były schody, więc wydaje mi się, że i te schody mnie zaprowadzą do tego samego. Ile ja mam miksturek? Jedną. To jest dramat. Szybko się wykorzystują te miksturki. Meeting room. Meeting chamber znaczy się. Sala spotkań. Ale ja chcę do archiwów się dostać. O, miksturka. No ale tu jest meeting chamber. Dobra, dajcie mi mapcie. Soczystą mapcie. My jesteśmy tu. Plac Holgera, to jest na dole. Siódemka, sala spotkań, to jest już tutaj. Ósemka, to jest archiwum, czyli jeśli przejdę przez te drzwi, nie będę iść przed siebie, tylko skręcę w lewo i przejdę obok, to dotrę do archiwum. Dziewięć, pokój przesłuchań. Warto by było to sobie najpierw zwiedzić. A na dole? Izba pamięci, hol główny. Na hol głównym byliśmy. Dwójeczka, izba pamięci, czwórka, izba pamięci. To tu i tu byliśmy też już, w tych izbach pamięci, na holu głównym byliśmy, szóstka, psiarnia, nie byliśmy, piątka to jest wyjście na tylne podwórze, tamtędy pewnie wyjdziemy i jedynka, plac Holgera, na którym już byliśmy. Dobra, wszystko jasne, to w sumie nie muszę iść na drugą stronę schodów, bo chyba nawet bym przeszła z drugiej strony, tak, patrzcie, po lewej, tutaj też są schody i te schody z drugiej strony doprowadziłyby do tego samego miejsca, więc...
Co robimy? Tu jest jakiś przeciwnik. Nie słyszysz mnie. Dobra, ciebie tutaj schowamy. Okej. No dobra, to idziemy najpierw do archiwum. To jest po lewej. Zobaczmy, co mi serduszko powie. Runa jest akurat w sali spotkań. Did you get caught in the lockdown last night? 6 hours. Search the place top to bottom. And nothing to eat but the swill we hand out free. Of course we didn't find anything. Did I ever tell you, one time one of the second floor shutters got stuck open, and I thought I could slip out? I couldn't find a way down, and by the time I got back, it had snapped shut. I spent the rest of lockdown out on a ledge. Maybe the outsider was watching. Patrzcie na to, jak tutaj można ładnie się przedostać. Dobra, dezaktywowałam ten alarm. No i okej. Wy się rozdzielicie, tak? Dobra, ty idziesz tu do swojego kumpla. Mamy archiwum i instrukcję piętnowania. Gdzie tam ten drugi? Nie wiadomo. Aczkolwiek ja tutaj ten alarm ogarnęłam, więc mamy z nim spokój. Kurde, trzech was jest. Tamten chyba nie zobaczy, jak tego się pozbędę, co? Tak mi się przynajmniej wydaje. It was Martin's plot to break him out of Coldridge prison. That's clear enough. But why Corvo? The one man feared throughout the Empire. He's as skilled as they say. He got through there without a watch looking for him. He had help, yes, but how far does it go? The trail goes to Martin, but Martin knows everyone, everywhere. Dobra, wolałabym się ich najpierw pozbyć, zanim ja wezmę te instrukcje piętnowania, bo chciałabym zwiedzić te archiwa, tu może być jeszcze coś cennego. Czwarty zakaz. Sewers are a rat's nest. And once he reached the river, he might have gone anywhere. Why kill the Empress? He must have gone mad. Dobra, tu gdzieś jeszcze jeden chodzi. Nie odwracaj się. Jest, mamy cię. Że też nie zobaczył swojego kumpla tam między regałami. Klucz do pokoju przesłuchań, super. Dobra, ja was wolę schować. Siedzieć tu. Udawajcie, że czytaliście książki. Nic sobie nie złamałeś, bo jakiś dziwny trzask był. Dobra, mamy to. Mamy to o piętnowaniu heretyków. Aż przeczytamy to sobie. Piętno heretyka. Zarezerwowane jest dla tych rewidentów, którzy popełnili występne akty przeciwko zakonowi, ale nie złamali zasad w sposób zmuszający do wykonania egzekucji. Żadna informacja, pomoc ani schronienie nie może być udzielona człowiekowi noszącemu piętno. To osoba jest na zawsze... Ta osoba, wymyślcie, jest na zawsze niepożądana w kongregacji oraz miejscach jej podległych. Podczas zastosowania... Piętno przykładane jest do czoła, aby wszyscy widzieli grzechy naznaczonego, czyli ten znak, który oni mają na maskach. Związek chemiczny działa natychmiast, pozostawiając bliznę, tak mi się wydaje. Do końca życia. Pokój przesłuchań. Tu, w biurze nadrewidenta, czeka gotowy do rytuału piętnowania, na wypadek zajścia takiej potrzeby. Naznaczony musi zostać przypięty do krzesła do przesłuchań i unieruchomiony, gdy stosowane jest piętno. Samo piętno heretyka ma być przechowywane w tym samym pokoju. Czyli prosta sprawa, musimy złapać Campbella,
ogłuszyć go, tak? I zanieść go do pokoju przesłuchań. To jest to. Samo piętno heretyka można znaleźć w pokoju przesłuchań. Trzeba będzie tego piętna użyć na Campbellu. Pozbaw przytomności nad rezydenta. A ty co tu robisz? Dobra. Zanieśmy cię tu. Kurde. Gdzieś mi tutaj się wywinął. Dobra. Mamy to, więc słuchajcie, no trzeba teraz zwiedzić te archiwa. Przydałoby się. Co ty czytałeś? Posunięcia kurwo od tonu. Przeczytajcie sobie, jeśli chcecie, bo tutaj jest coś dłuższego już. Różne zeznania, może być ciekawe. Dobra, tu żadnej rzeczy nie możemy podnieść, nie. Tu jakaś książka, próby zdolności. Spis zeznań numer 73826. Przeczytajcie sobie, jeśli chcecie. Sprawa Agaty Harcourt. Okej, tu już byliśmy. Pokój przesłuchań powinien być zaraz obok. O, tu jeszcze coś mamy. Spis zeznań numer 965. Dylan Jacobs, Millicent Ridgway, Robert Young. Patrzcie, ile książek. Sprawozdanie z konfiskaty. Dobra, to tyle. Tutaj już nic więcej nie ma. Dobrze, że alarm ogarnęliśmy. Zobaczmy to miejsce. Dobra, nikogo nie widać. Pysznie. Tu obok musi być już pokój przesłuchań i sądząc po tych śladach krwi, na pewno to jest pokój przesłuchań. Już tam zaciągnęli. To jest ten korytarz. Dobra, wolę tutaj wejść. No, interrogation room. Czy ktoś tu jest? Patrzcie, mamy krzesło. Ja bym chciała zwiedzić ten pokój i w razie w ogóle zabezpieczyć przed tym, jak załatwimy Campbella. O kurde. W razie gdyby ktoś tutaj był, ale chyba nikogo nie ma. O kurde, już krew. Dobra, więcej nie możemy tych ostrzy nosić. Szafka, co w szafce? Eliksir, sokołowa. Okej, ten sam korytarz. Tutaj dalej, interrogation room, to jest dalej to samo, tu byśmy przeszli wyżej. Aha, tu jest przejście do tego miejsca, okej. Okej, mamy kluczyk akurat do tego miejsca, więc możemy tego sobie użyć i tutaj wejść na spokojnie. Chyba tu nikogo nie ma. Nie, nikogo nie ma. No, mamy audiograf, posłuchajmy. Tattooing on the face and chest, probably superstitious heresy. Wearing some sort of industrial mask when we brought him in, stolen out of one of the whaling factories from the look of it. You're one of Dowd's men, aren't you? Caught at last? Give us a name at least. What's wrong with his eyes? Opium? Laudanum? Are you with us? What's he doing? Some kind of fit? He's gone. Here it is, a pen, hidden in one of his gloves. Subject has administered some kind of poison. The effects seem to have been lethal. O kurde. Gość, który był przez nich przesłuchiwany, sam się zabił, sam się otruł.
Wielkie próby. Dobra, mamy to piętno tutaj. W piętnowaniu heretyków. Piętno heretyka zarezerwowane jest... Aha, to już czytaliśmy. To jest to. Mamy piętno heretyka. Super. No to teraz tylko Campbella musimy tutaj przywlec. No i uratować Carnowa, nie? Może jeszcze w tym odcinku to zrobimy? Co wy na to? Dobra, tutaj wszystko. Z tego, co ja tutaj widzę. O, pustka! Kolejne chyba dzieło Cienfuego. Dobra, jest pokój przesłuchań. Znaczy, pokój przesłuchań, sala spotkań. Szury. Dobra, runa jest w tamtym miejscu. Patrzcie, nawet tutaj oknem można było się dostać. Z tym plac. Dobra, tu nie chcę biegać, bo to są takie no, nieznane tereny. Aczkolwiek nikogo tutaj na razie w środku nie ma. Ale sami rozumiecie. Wydaje mi się, że to taki znak byśmy zostawili tym piętnom. Oni właśnie taki znak mają na maskach. Mhm. Bym chciała jeszcze zobaczyć, co... Mamy cię. No i idealnie. Tu nic nie ma? Nie ma. O, mamy mapcie. Ale to jest z drugiej strony, to już tą mapkę widzieliśmy. A właśnie, to są schody z drugiej strony, ale i tak chcę z nich skorzystać, zobaczyć, czy czegoś z drugiej strony tutaj nie było. Nie, nie było. Dobra, no to mamy wszystko tutaj, więc możemy udać się do sali przesłuchań. Ja bym wolała się tylko zapisać przed tym, zanim w ogóle cokolwiek tutaj zrobimy. Możemy też się tutaj dostać jako szczur. Wolę, naprawdę wolę się zapisać, bo tak, musimy uratować Carnowa i musimy... ogłuszyć Campbella. Dobra, sala spotkań jest tam dalej. Tutaj na razie jest pusto, nikogo nie widać. Probably found a safe place to hole up in all this chaos. If my overseer's here anywhere, I'll come straight to you. Time for drinks. Idą. Nie będę zatruwać szklanek. Dobra. Czekajcie, czekajcie, bo tak, mamy teraz różne opcje, właśnie. Możemy też zatruć obie szklanki, możemy też zabić Carnowa, zabić Campbella. Zatruwając go, to też jest super opcja, nie? Niekoniecznie normalnie zabić. Więc tak, wyeliminuj nadrewidenta Campbella. Zatruj jedną lub obie szklanki w sali spotkań. Nie, no bo Carnowa chce uratować. Poczekaj, aż Campbell i Carnow wejdą do sali spotkań i bez zabijania pozbaw przytomności. No, chcę właśnie go pozbawić przytomności, ale trzecia osoba jest z nimi. Ale dobre, czas dają na to, żebyśmy mogli zatruć to. Here we are. Now if you'll join me. Men will come get you when we're finished. Keep each other entertained in the meantime. Jest Carnow i jest Campbell. I don't understand how this got so unpleasant. Oh, I agree, I agree. A whore dies and suddenly this. Will you have wine? It's a Tivian red. Thank you. Now, to business. Mm.
mamy dziennik. Mamy to. Mamy to. Kapitan Colonel. Oszczędź kapitana Colonel. Upewnij się, że kapitan Colonel przeżyje wizytę w biurze nad rewidenta. No to się udało. Mamy. Mamy. Teraz musimy zabrać nieprzytomnego Campbella na krzesło do pokoju przesłuchań. Nie wiem, czy Colonel mnie widział, czy nie. Dobra, ale też zdobyłam dziennik. Ten dziennik, który on miał, tą właśnie księgę. Tam będą wskazówki dotyczące Emily. Nie wiem, co z Colonelem. Czy po prostu go wypuścić? Okej, okay, dobra. Colonel przeżył. Gra mi to zaliczyła. Super. Tylko pytanie, co teraz się stanie? Czy oni tu jakoś wrócą, czy jak? Nie mam pojęcia. Dobra. Co jest? No nie, karną. Mam cię. Kurde, nie sądziłam, że on mnie zaatakuje, nie? Dobra, ale udało się. Cel zrobiony. Oszczędź kapitana Colonela. Powiadam Kalista, że kapitan Colonel przeżył zamach na jego osobę. Dobrze. Jest nieprzytomny i to jest najważniejsze. Nie szkodzi, nie szkodzi, że go ogłuszyłam, tak? Ale ważne, że przeżył. Uff, nie chciałam go zabijać, ale też nie sądziłam, że on mnie zaatakuje. Myślałam, że raczej mnie nie zaatakuje. Ale dobra, Campbella się pozbyliśmy, więc Campbella zaraz zaniesiemy na to krzesło. Ale jeszcze się tu wolę rozejrzeć. Proszę bardzo. Oż ty w życiu. Dobra, Colonel nie będzie nic pamiętać. Okej, Colonel nawet zniknął, jego ciało zniknęło, co jest? Ale ten, ale zadanie się zrobiło. Teraz po prostu tylko powiadomić Kalistę o tym, czego dokonaliśmy. Ale myślałam, że Colonel nie będzie mnie atakować, a tu się okazało, że atakował mnie. Okej, był ty. Normalnie wziął i mnie zaatakował. O, jest runa, to jest ta runa. Ach, mamy. 6 na 7. Dobrze, jeszcze jedna runa. Okej, mamy 3 runy, więc pytanie, czy iść w podmuch, czy te mignięcie sobie ulepszyć. Ten podmuch też jest bardzo fajny. Może zainwestujemy w podmuch, nowa umiejętność, a później będziemy te umiejętności ulepszać. Żarłocznego stada raczej, no myślę, że raczej nie będę w to iść, bo to jest coś na, właśnie tak jak wam mówiłam, to jest coś na, w ogóle koszt many bardzo wysoki. Wysoki, tu wysoki. To jest bardziej na wysoki chaos, tak? Że jeśli chcemy mordować, to jest dobra rzecz. No tutaj tym żarłocznym stadem raczej nie, no nie podziałam po cichu, tak? I tak, żeby nie zabijać. Co do podmuchu, poziom pierwszy. Silny powiew, który może odpychać lub przewracać wrogów oraz roztrzaskiwać drzwi, ale nie jest zabójczy. Na drugim poziomie już jest zabójczy i może zabijać. Ewentualnie bym go nie ulepszała do drugiego poziomu. Ale wykupimy sobie za 3 runy. Też bardzo fajna sprawa. Fajnie mi się bawiło tą mocą w drugiej części. To jest właśnie moc, którą ma Corvo. Emily tego nie miała, tak jak wam mówiłam. Każda postać ma inną umiejętność. Inne umiejętności. Naciśnij L2, aby wyzwolić potężny podmuch wiatru. Ale bardzo fajna zabawa jest, nie? Tylko no, trzeba uważać, bo nawet taki lekki podmuch, taki, który nie zada obrażeń sam z siebie przeciwnikom, to no, trzeba uważać, jak oni upadną, tak? Czy się uderzą o coś i czy to ich zabije. Który zwali z nóg twoich wrogów i rzuci nimi. Ponadto ta moc dławi ogień, roztrzaskuje drewniane drzwi i zdmuchuje pociski, takie jak strzały z powrotem we wrogów, którzy je wystrzelili. Na drugim poziomie moc rzuca wrogów w pobliskie ściany z zabójczą siłą. Ale fajny jest ten podmuch.
Dobra, tutaj wyszliśmy. Okej. Czekajcie, bo tu jeszcze monety są. Campbell. Dobra, tu już nic nie było, prawda? Nie. Dobra, no to zabieramy Campbella. I krzesło. Niestety nie jestem w stanie biegać. Ja jestem ciekawa, jak będzie to wyglądać. Naprawdę, my go tutaj napiętnujemy. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. Postawmy go. Piętno heretyka. Kurde, na żywca. O, ludzie. O, ja pierdzielę. Ekskomunika. No i się udało. Cel unieszkodliwiony. Campbell. Wróć do Samuela. No i tyle. Spotkać się z przewoźnikiem. No pięknie, o kurde. Ale mu to twarz zniszczyło, ja pierdziele. W ogóle teraz nie kontaktuje, nie? Dobra, no to tyle, więc wrócić do przewoźnika. Zobaczmy nasze cele. Oszczędź kapitana Kernoa, no to już zrobiliśmy, ale powiadomić Kalistę. No to będzie na miejscu. A w sumie moglibyśmy jeszcze w tym odcinku sobie wrócić do Samuela. Zrobilibyśmy sobie dłuższy odcinek, a dlaczego by nie? Ale nie, czekajcie, jeszcze psiarnia została przecież, nie? Psiarnię jeszcze mieliśmy, pamiętamy. Psiarnia jeszcze została w tym całym miejscu. A psiarni jeszcze nie zwiedziliśmy. To wiecie co, zakończymy sobie odcinek i psiarnię zwiedzimy w następnym odcinku i do Samuela wrócimy już w następnym odcinku. Wyjdziemy sobie też placem, placem tam przez podwórze. No bo właśnie, zapomniałam o tym, że ta psiarnia jeszcze została, a warto byłoby ją zwiedzić. Ona była na samym dole tutaj. No właśnie. A tu jest, tu była... No, to było to wyjście, ale było jeszcze wyjście na podwórze. Dobra, no wiecie co, kończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Załatwiliśmy Campbella, co jest już najważniejsze. Tą psiarnię chciałabym zwiedzić, bo jestem ciekawa, co tam znajdziemy. Może coś ciekawego, może to po prostu taka poboczna lokacja, ale ja chcę tutaj zobaczyć, zwiedzić wszystko, zebrać jak najwięcej, pokazać wam jak najwięcej, wycisnąć z tej gry jak najwięcej. Zachęcam was gorąco do oceny oraz do komentowania. Dajcie znać, co wy byście zrobili z Campbellem. No, ja na pewno będę też chciała zobaczyć w przyszłości opcję zatrucia Campbella, opcję zabicia Campbella, tak, na różne sposoby, jak wyglądają animacje i tak dalej, zabójstwa. No, są różne naprawdę sposoby i tyle. Można ich obu otruć, tak, i Kernoa, i Campbella. No i naprawdę, naprawdę fajnie można tutaj się pobawić w tej grze, w Dishonored, w każdej części można się naprawdę fajnie pobawić tymi mechanikami, wyborami, ścieżkami, no wszystkim i to jest super. Dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się ciepło, pa, pa!